Ola Koźlek, ze mną Skrzypas. Siema kobieto, witam ciebie serdecznie. Czy teraz możemy powiedzieć, zmienić trochę? Jak tam chłopie wygrałeś? Wygrałem. A właśnie widzisz, zapomniałem, bo miałem powiedzieć do Maria, jak tam chłopie? Wstałeś już, nie? I zapomniałem, bez kitu, nie? To by było dobre. Jak? Byłeś silniejszy po pierwszej rundzie, no była dla ciebie, a w drugiej Mario już zaczął dosyć mocno, ale sobie z nim poradziłeś, odklepał. Wiesz co, ogólnie inaczej chciałem wejść w tą walkę. Chciałem trochę poboksować. Gdzieś tam ta walka się inaczej potoczyła. Ale końcem końców wygrałem, to jest najważniejsze. W sumie w pierwszej rundzie już bym go w sumie skończył, nie? Już go tam dusiłem, blisko było. I koniec rundy był, bo już byłem na nim, już łokciem, już szykowałem ten łokieć, żeby mu tam go dusić, nie? No ale runda się skończyła. Bardzo chciałem, żeby ona się już skończyła w tej pierwszej, bo strasznie miałem kark spięty. Strasznie, nie? Bo on mnie gdzieś tam chwycił mocno, z całej siły. A ja ten kark zamiast wysuwać, to ja w tą stronę podnosiłem, jakbym nim ciężar podnosił, nie? I dwie przeciwstawne siły. I tak mi spięło ten kark, że jak ja wychodziłem z drugiej rundy, to miałem tak spięte karczycho, że masakra. No ale jakoś zachowałem zimną głowę do końca. No i już się udało, wygrałem przez duszenie. Udusiłem go, odklepał, także... Także się cieszę. Jakie były minusy albo słabe strony Maria, w które chciałeś uderzyć? Wiesz co, on w ogóle, na pewno są minusy jego, tak? No, jego minusy to, wiesz, duża głowa. Chciałem poboksować z nią trochę, no ale nie było mi to za bardzo dane, bo walka się potoczyła inaczej. Ale w drugiej rundzie dostał ode mnie sierpa i od razu się przykleił, nie? No i tam go gdzieś podpiąłem, osunęliśmy się, już te duszenie przytrzymałem, w sumie nawet nie do końca zapięte, ale już wiedziałem, że już nie wyśliźnie głowy, nie? No i tylko czekałem, aż odklepie w sumie, nie? Długo w sumie nie przychodziłeś tutaj na Mediarum, to ze względu, że byłeś dłużej u medyków, czy po prostu chciałeś sobie odpocząć? Wiesz co, miałem strasznie, mówię, spięty kark, przyszedł masażysta, wymasował mi ten kark, obkładałem go lodem, potem musiałem wziąć prysznic ciepły, potem znów luft, znów prysznic ciepły i dopiero gdzieś tam sobie zjadłem i się pojawiłem, nie? No tak mi zalecił masażysta, żebym te czynności wykonał, bo może być ten kark opuchnięty bardziej, nie? No i pomogło. Zrobiłem lód, znów prysznic, no i jest lepiej, nie? Ale to przez walkę, czy już miałeś wcześniej problemy z tym karkiem? Nie, przez walkę, bo mówię, dwie przeciwstawne siły. On za wszelką cenę mnie tutaj złapał i żebym ja się nie wydostał. Nie? Czyli wcześniej nie miałeś takich problemów? Nie, to po prostu są dwie przeciwstawne siły, tak samo jakbym wziął sztangę na biceps i trzymał z całej siły przez pewien okres czasu więcej niż ciało może wytrzymać, to wtedy też by mnie wszystko bolało, by miał ponapinane, tak? No to jest na takiej samej zasadzie, dwie przeciwstawne siły na siebie napierały i po prostu te mięśnie się pospinały, nie? Mówisz, że teraz chciałeś trochę poboksować, to może następna walka w innej formule? No, czemu nie? Właśnie ja ogólnie lubię stójkę, nie? Nie wiem, czemu ta walka tak się w sumie nie potoczyła za bardzo po mojej myśli w tej stójce, bo chciałem trochę sobie poboksować, pokopać. Może gdzieś mnie tam spięło, bo pierwsza walka gdzieś tam wyłączyłem, może do końca ta głowa nie zapracowała, tak przeciwnik napierał. No ale co, no wiadomo, nie zawsze plan się sprawdza, tak? A tym bardziej w walce, gdzie wszystko może tak naprawdę się potoczyć, tak? Jak rozmawialiśmy wczoraj o twoim przeciwniku poprzednim, który był proponowany, mówiłeś, że odmówił MMA i odmówił K1, to może pora zaproponować mu boks. Słuchaj, wiesz co, ja powiem tak, tym zajmuje się mój menadżer. On prowadzi rozmowy, ja zostawiam to jemu. Bez jego wiedzy nie będę podejmował żadnych pochopnych decyzji.
Także czemu nie, ale niech tym się zajmie menadżer mój, nie? A oprócz tego poprzedniego rywala masz na oku jeszcze kogoś teraz? Wiesz co, powiem ci tak, ja, to jest moja pierwsza walka, nie zastanawiałem się jeszcze ogólnie nad drugim rywalem. Chcę teraz trochę odpocząć. Potem pomyślimy co dalej, porozmawiam z menadżerem, ustalimy. Nie wybiegam tak w przyszłość, kto, jak i kiedy. Wszystko ma swoje miejsce i czas, także poczekamy, zobaczymy jak to będzie dalej. No i tyle, nie? Jak wychodziłeś do walki, przechodziłeś przez ten korytarz, jaka była twoja myśl? O czym myślałeś? Wiesz co, nastąpiło coś śmiesznego, bo mieliśmy wyjść od Nimy o 19:30, ale ja tak sobie myślę, już się dogrzaliśmy, a mówię, jak przecież gala od 20 się zaczyna. Nie? No ale już się dogrzaliśmy i pół godziny chyba czekałem, już rozgrzany, trochę już nawet wystygłem. Już zacząłem stygnąć, a to jest bardzo niedobrze. To może przez to coś tam z tym karkiem było nie tak? Nie. Nie, ja już po prostu byłem dogrzany i musiałem czekać pół godziny na walkę, nie? To mogło też zagrać, bo jak ja jestem rozgrzany, to ogólnie jest lepsze myślenie i tego. A ta walka dopiero była za pół godziny, nie? Także może coś mogło też zaważyć. Jakie w ogóle pytanie było? O czym myślałeś, jak wychodziłeś? Bo to było twoje pierwsze wyjście do oktagonu i jaką miałeś myśl, jak przechodziłeś przez korytarz już? Powiem ci szczerze, że właśnie to jest dobre pytanie. Bo starałem się odłączyć, po prostu wczuć się, że idę walczyć. Nie? Idę walczyć. To była taka moja myśl. Odrzuciłem wszelkie jakieś tam słabości i mówię, idę się napierdalać, nie? Idę walczyć, nie? Idę walczyć. Bo jakbym zaczął się zastanawiać nad pierdołami, no to było niedobrze, nie? No i się nastawiłem, idę się napierdzielać, nieważne, że to pierwszy raz, nieważne, że tyle ludzi. Idę, robię robotę i tyle, nie? A narożnik słyszałeś, jak ci podpowiadał? Słyszałem chłopaków. Słyszałem. Co krzyczeli do ciebie? Co tak najbardziej zapamiętałeś? Żebym dosiad zrobił. Żebym dosiad zrobił na niego siat, nie? Bo ja go miałem w bocznej, a oni mu krzyczeli do mnie, żebym zrobił dosiad. Teraz będzie ci śniło dosiad. No, może tak. Dobra, a jakieś jeszcze, skrywanie do widzów, jakiś twój tekst, coś? Po walce, co byś powiedział? Jak tam, chłopie, kobieto? Podobało się? Jak tak, to piszcie komentarze. I żebyście mi tutaj byli. I widzimy się co? Na następnej gali, mam nadzieję. Tak, zgadza się. Dziękuję bardzo i gratulacje. Pozdrawiam, dziękuję.